Cześć wszystkim, po raz kolejny w tutorialu, czy jak zrobić ze zdjęć budynek. Jak odwzorować budynek ze zdjęcia? Akurat wynik, a raczej efekt będzie się prezentował tak. Jedynie co to, żeby odwzorować, potrzebujemy kilka zdjęć, bo jak widać tył budynku nie za bardzo odwzorujemy, jeżeli nie mamy więcej zdjęć. Ewentualnie robić na pamięć. Więc skąd taki pomysł się wziął, żeby odwzorowywać budynki? Bo znalazłem na internecie już dosyć dawno taki klip, gdzie z drona odwzorowywują teren. Jak widać, jeżeli macie drona, też możecie oblatać dookoła budynku, możecie sprawdzić na necie różne poradniki do tego, by odwzorować na tej większą część, ale budynki same lepiej wychodzą, więc też widziałem tutorial u Blender Guru, który też robi fajne tutoriale. To akurat jest jak to przerobił zdjęcie i zrobił je w 3D i zrobił krótką animację. Polecam gościa, jeżeli ktoś lubi oglądać po angielsku. Oczywiście tu jeszcze jest drone mapping, jak widać ładnie to wygląda. Może się przydać, jeżeli ktoś posiada drona. I oczywiście ja robię ze zdjęć. Można wziąć z map Google. Oczywiście można coś samemu zrobić. Ja zrobiłem sam zdjęcie. Może nie jest ono najlepsze, ale myślę, że wystarczy. Do tego potrzebujemy Blendera oczywiście i plugin Blam, który można znaleźć na Google Blam plugin. Jest on na GitHubie, darmowy, wtyczka do Blendera. Pobieramy tutaj, rozpakowujemy z folderu SRC, przenosimy Blam do głównego folderu. Ewentualnie możecie zostawić, ale mi coś nie działało. I wtedy oczywiście można stworzyć nowy plik i plugin aktywujemy w preferencjach użytkownika, dodatki i tutaj install add-on from file. Nawigujemy do naszego pluginu, włączamy go zainstalowany i wtedy tutaj szukamy Blam i aktywujemy i zapisujemy. Jest ładnie teraz. Można wyłączyć preferencje użytkownika. I na samym początku, co zalecam, no to zapisać nasz plik, nawet pusty plik, jako budynki. Budynki tut, niech będzie. Na samym początku zalecam usunąć wszystko oprócz kamery. Ja akurat usunąłem mi kamerę, trzeba dodać. Dzielimy plik na dwie części i zmieniamy na tryb Movie Clip Editor. Wtedy otwieramy z pliku nasze zdjęcie podglądowe, jak widać, i przełączę może na pełny widok w zakładce Grace Pencil i tutaj można wszystko schować po tej stronie i tu Grace Pencil Layers odsłaniamy. Wtedy tworzymy nowy layer. I na samym początku niech będzie, bo to jest Y, to jest X, jeżeli się patrzycie od góry, bo Blender jest oczywiście po angielsku left-handed, coś takiego. Czyli X ustawię sobie czerwony, żeby lepiej zapamiętać. I można dodać nasze linie. Czyli teraz klikamy na linię, klikamy i przesuwamy tak, żeby była poziomo do naszego, no. Poziomo po prostu, żeby była według fug, ponieważ budynki zazwyczaj są, a raczej cechy są stawiane w poziomie. Jedną linię dodajemy sobie na dole, jeżeli macie możliwość, to jeszcze niżej, i drugą linię dodajemy bardziej na górze pod samym dachem. Czyli da radę tutaj? Chyba da. Zobaczmy. Ups, nie to. Linia. Jeszcze raz. Gdzieś tak jakoś myślę.
Dodajemy dwie linie, jedna na górze, jedna na dole. Oczywiście można je jeszcze więcej dodać. Muszą być co najmniej dwie linie. Czyli dodam jeszcze nad oknami linię. O. Jeżeli macie więcej okazji, by ich dodać, no nie według każdej fugi, ale mniej więcej, żeby, bo na dole może być inny rozstaw, aparat może mieć inny rozstaw, a na górze inny. No to wtedy dajemy, jak już to skończymy, drugi layer, dajemy kolor zielony, faktor na 1 i robimy tak samo z drugą stroną. Czyli tutaj będzie coś takiego, powiedzmy, niech będzie od tej. I tak samo tutaj trzeba dodać dwie linie. Jedna linia i druga. Gdzieś bardziej u góry. Niech będzie pod tym. Starajcie się być przy tym dokładni, ponieważ może to rezultować w gorszej jakości ustawienia naszej kamery względem budynku, co zaraz wam przedstawię. Więc tu już dodamy nasze linie. Można wtedy przejść w zakładkę Mist, ustawić, pierwsza jest X, czerwona, druga jest Y, czyli X, Y i oczywiście tu ma być Two Vanishing Points i to ma być zaznaczone, Set Background Image i wtedy zaznaczamy kamerę i Calibrate Active Camera. Czyli kamera nam się ładnie teraz ustawiła, to już możemy schować na bok, nie będzie nam na razie potrzebne. I przejdźmy w kamerę. Jak widać, ustawiło nam się tło, czyli dodajmy cuba. Przejdę do widoku z góry, by ustawić tak mniej więcej przed kamerą. Tak samo widok z boku, mniej więcej przed kamerą. I teraz widok siatki. A może zmienię jednak na solid. Ustawiamy mniej więcej tak, jak ma być budynek, czyli mniej więcej tutaj na zgięciu na rogu. Oto tutaj. I wtedy wystarczy przejść do trybu edycji, czyli Edit Mode, wybieramy Face'a i wtedy przenosimy tak, by zgadzało się z wymiarami naszego budynku, czyli górny face będzie tutaj pod samym naszym dachem, czyli tym trójkątem, że tak powiem. To przeniosę tak na koniec mniej więcej i jest dobrze. Czyli teraz przetnijmy nasz obiekt na połowę w tym miejscu na środku, by móc teraz zrobić czubek dachu. Teraz dajemy do góry, jak widać dosyć dobrze się zgadza z tym, co mamy na zdjęciu. Więc wtedy możemy zacząć robić nasze okna. Czyli przejdźmy pod klawisz K, który jest nożem. Na dole macie podane tutaj różne opcje. Na razie nas interesuje C i E. C, żeby zrobić, klikamy na początek sobie tutaj w punkcie C i macie pod kątem 45-90, po prostu za 45 stopni. Czyli ustawiamy na koniec okna i tak dookoła. I w ostatnim oczywiście trzeba pamiętać, żeby się w punkcie stykało, bo jak macie C, to się nie styka. Dajemy do punktu i dajemy klawisz E. I tak robimy z kolejnym oknem. I zapomniałem jeszcze powiedzieć, że już na samym końcu, jeżeli mamy nasze okno stworzone, klikamy Enter i tworzy nam się pocięte, potnie nam po prostu tam, gdzie chcemy. Następnym krokiem jest, jeżeli już mamy te okna, trzeba je teraz do pionu tak jakby zrobić, bo nie zawsze, jeżeli macie źle ustawioną, to nie zawsze będzie do pionu. Czyli w trybie edycji werteksy zaznaczamy i skalujemy wszystko na przykład tutaj na Z0. Tutaj tak samo, Z0 jest dobrze. Skalujemy na X i tak powtarzamy czynność dla reszty.
Więc jeżeli już mamy nasze okna zrobione, trzeba zadbać o to, żeby w Object Mode nacisnąć Ctrl A i Apply Rotation and Scale. Wtedy w trybie edycji zaznaczamy dwa werteksy, przechodzimy pod N i szukamy coś takiego jak Edge Info i dajmy długość. Oczywiście jeszcze tutaj w scenie zmienię na metry. Jak widać jest 2,8 metra. Tak, 2,8. 2,8 metra ma długość, a szerokość no to będzie 2,4. Więc trzeba znaleźć na przykład na Google Maps, na satelicie, gdy znajdziemy nasz obiekt, trzeba wziąć prawy przycisk myszy i zmierz odległość. Oczywiście zaznaczamy sobie tutaj jeden punkt na skrajnym punkcie dachu i drugi punkt na skrajnym punkcie dachu. Jest 11 metrów i 17, czyli w zaokrągleniu 11 metrów, więc 2,8 skalujemy, żeby było 11. Czyli zobaczmy, 10, 11, czyli 3,94 trzeba razy. 3,94, tak? Czyli zaznaczamy wszystko, skalujemy 3,94 i mamy 11 metrów. I wtedy można zacząć ekstrudować nasze okna. Ups. Ekstrudować nasze okna na X na razie. Czyli to będzie minus. Ja ekstruduję po 5 cm. Jak kto woli. 10,5. Ekstrudę Y minus 0,5. Więc to jest mniej więcej tyle. Można jeszcze dach wyekstrudować. Tutaj mam taką technikę, może to robię za wolno. Tak jak Blender Guru mówił o tym, że może robię to za wolno, może to robię nazwę 3 cm, może jest lepsza metoda, ale ja korzystam z takiej metody, że zaznaczam dwa krańcowe, czyli te na górze. Tak samo i ten. Oczywiście tutaj mam zaznaczony na median point. I global, oczywiście jak widać. I w edge info zaznaczam sobie o ten angle. Czyli teraz jak będziemy skalować, będziemy widzieć kąty. Czyli przechodząc do widoku z boku, czyli to będzie ten bok, skalujemy na Y, tak by jeden z naszych tutaj kątów równał się 90, czyli skalujemy na Y, jak widać jest 90, chodzi mi pewnie o ten kąt, czyli jest 70, 80, 90 i teraz go sobie przeskaluję tak dokładniej, czyli skalujemy kropka 0, kropka 0, o, nie, 1.001, nie, to będzie 0.99999. I wtedy nasz dach może zostać tutaj Alt i prawy przycisk myszy, zaznaczy nam się dookoła nasza krawędź, może być wyekstrudowany jako vertex normal. Wtedy jak widać nie ma problemu takiego, jak nie mamy przekręconej tej ścianki, ona nie idzie tak wprost razem z naszym dachem do dołu, tylko ona idzie na wprost tutaj i wtedy trzeba ręcznie to do dołu brać. Więc ja uważam, że taki sposób jest lepszy. Więc wtedy można jeszcze zrobić taki myk, żeby zrobić trochę oszczędność w trójkątach, pousuwać face'e na razie. Te co są na górze oczywiście. I stworzyć dwa oddzielne face'e. Czyli teraz zamiast 1, 2, 3, 4 będą 4, 8 będą 2. I zaznaczamy 4, tworzymy nowy face. I wtedy, jak już jesteśmy w podglądzie, widać nam się kamera trochę zjechała, bo powinniśmy zrobić coś takiego, że cube przeskalować razem z kamerą. Ale źle to zrobiłem, źle powiedziałem niestety. Czyli mniej więcej tak zrobić trzeba, by było ładnie. I wtedy w obiektach
zmienię na shading, na tekstury, na materiał. Jeżeli chcecie zauważyć taki sam efekt jak na samym początku tutorialu, tworzymy nowy materiał i nadajemy tą samą teksturę, co jest w podglądzie. Wtedy przechodzimy do trybu edycji budynku, dajemy wszystko i unwrap, czyli u from view. I wtedy, jak widać, nasz obiekt jest tak zrobiony, tak jakby był ze zdjęcia. Czyli jeżeli posiadacie więcej zdjęć, na przykład z przodu, z boku, z tyłu, drugiego boku, możecie ładnie budynek odwzorować. Oczywiście, jeżeli widzicie, że tekstura jest taka trochę powyginana, trzeba zrobić tak. Zaznaczamy wszystkie face'y. Ctrl Alt Shift F. O, nie działa. A, nie działa, wiem dlaczego. Ponieważ to jest wypchnięte. Czyli zaznaczamy wszystkie face'y. Dajmy spację i tri angled faces, gdzie robi nam trójkąty. Tak samo robimy z tą ścianą. Czyli zaznaczamy jeden, Ctrl Alt Shift F i zaznacza te wszystkie, co są na tym samym poziomie, i robimy to samo. I wtedy, zaznaczając obie ściany, albo wszystko zaznaczę, można jeszcze raz unwrapnąć i wtedy tekstura powinna być normalnie naniesiona. A nie wiem, czemu to nie działa. Jeszcze raz. Tu jest trochę lepiej, ale czasami właśnie się tak dzieje, bo trzeba właśnie zrobić triangulata. Więc jeszcze odnosząc się do wcześniejszego, jak kamera mi nie chodziła, jeżeli skalujecie obiekt, czyli ja to zrobiłem, że zeskalowałem go w edit mode, czyli on ma te 11 metrów, jest 11 metrów, to trzeba wziąć obiekt i kamerę i wtedy przeskoczyć razem z tym. I wtedy wam się kamera nie przesunie i nadal będzie w tym samym miejscu. Ja trochę poprawiam sprawę, więc niestety. Więc myślę, że to by było wszystko. Zawsze można korzystać wtedy z tego widoku i dodawać nowe obiekty, jak ten dymik. Jeżeli macie tutaj jakiś obiekt, który wystaje, możecie stworzyć, dodać różne detale. A potem wystarczy tylko kilka tekstur innych, które macie z przodu, z boku, i wtedy naprawdę obiekt może wyglądać realistycznie. Bo jak widać w tym przypadku, widać, że to okno jest tak jakby z boku, jakbyś patrzył z boku. O, jeżeli żebyś umieścił, to by wyglądało realistycznie z tego kątu, ale z przodu już by było widać, że tekstura jest robiona z boku. Więc myślę, że rozumiecie, o co mi chodziło. Taki zamysł. Myślę, że ułatwię wam trochę. No i jeżeli jakieś problemy, zapraszam do komentarzy. Dzięki i na razie.